codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Jest już 9:15, zaczynamy dzisiejszy temat dla reportera. 767-400-400. Już można do nas zatelefonować, zgłosić temat, który waszym zdaniem wymaga interwencji. Dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego serdecznie zapraszam do 9:45. Czekam na wasze telefony i kolejne zgłoszenia. Dzwońcie do nas i dajcie znać, co trzeba poprawić, naprawić w naszym regionie, co jest nie tak w Zagłębiu Miedziowym, Lubin, Polkowice, Głogów i jeszcze inne miejscowości. Sporo telefonów wczoraj było, liczę na to, że dzisiaj będzie bardzo podobnie. Więc zapraszam, zachęcam, korzystajcie, drodzy słuchacze. Może na początek naszej audycji jeszcze ważna informacja od naszej reporterki z Lubina, od Iwony Mierzwiak. Dzień dobry Państwu, witaj Kasiu. Wczoraj wieczorem na naszym portalu miedziowe.pl pojawiła się informacja o poszukiwaniu 83-letniej mieszkanki powiatu lubińskiego, która w czwartek rano o godzinie 9 wyszła do lasu przy firmie Beteto Beton i kierowała się w stronę Rynarcic. Niestety z informacji policji wynika, że nadal trwają poszukiwania pani Reginy. W nocy w tamtejszych lasach szukało jej około 60 osób. Rodzina, policja, leśniczy oraz służby ratownicze na kładach. Dziś poszukiwania nadal trwają. W momencie zaginięcia była ubrana w czarną kurtkę w białe kropki, bez rękawnik, czapkę z daszkiem z elementem dwóch księżyców oraz ciemne spodnie dresowe. Nie miała przy sobie telefonu. Rodzina próbowała na własną rękę szukać kobiety, ale bezskutecznie. Poinformowała nas wówczas Sylwia Serafin, oficer prasowa lubińskiej komendy. Każdy, kto widział starszą kobietę lub posiada jakiekolwiek informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio z Komendą Powiatową Policji w Lubinie. Numery znajdziecie na miedziowe.pl pod informacją związaną z poszukiwaniem seniorki. I tutaj też w artykule Iwony Mierzwiak w portalu miedziowe.pl zdjęcie, więc ja tutaj jeszcze odsyłam. No, bardzo, bardzo ważna sprawa, szczególnie, że życie może być zagrożone, więc odwiedzajcie jeszcze miedziowe.pl. No i wszelkie informacje oczywiście zgłaszajcie na temat zaginionej. 112, pierwsze co przyjdzie do głowy, to właśnie numer alarmowy 112 i dzwońcie. A do nas numer 767-400-400. Oczywiście dzwońcie w sprawie tematów, które waszym zdaniem wymagają interwencji. Dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego w ostatnim serwisie lokalnym słyszeliście o temacie, który pojawił się wczoraj w naszej audycji w temacie dla reportera i to była sprawa z Lubina, temat z Lubina. Od blisko miesiąca mieszkańcy jednego z bloków przy ulicy Księcia Ludwika w Lubinie są pozbawieni dostępu do gazu. Tak właśnie nas wczoraj słuchacz poinformował. No a to oznacza brak ciepłej wody oraz możliwości gotowania na kuchenkach gazowych. Sytuacja dotyczy mieszkańców klatek od numeru 47 do 43. No i jak się dowiedzieliśmy, powodem całego zamieszania była interwencja Straży Pożarnej w związku z wykryciem czadu w jednym z mieszkań. No to już trwa, bo blisko miesiąc, ale miejmy nadzieję, że jeszcze trochę i już ta awaria zostanie usunięta. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to gaz w bloku powinien zostać przywrócony około 11 października i ten temat rozwinięty mocno w naszym portalu miedziowe.pl. Ten temat też się pojawił w ostatnim serwisie lokalnym. 767-400-400, drodzy słuchacze, zapraszam, dzwońcie, zgłaszajcie następne tematy w naszej audycji, bo to ostatni temat dla reportera w tym tygodniu, dlatego korzystajcie. Wszystkie tematy notuję, przekazuję naszym reporterom. Wczoraj też pojawił się temat lustra przy ulicy Budziszyńskiej w Głogowie. No więc tutaj mam prośbę, czy już wiadomo, czy tam się sytuacja poprawiła, ponieważ też, no właśnie wczoraj w audycji dzwonił słuchacz z informacją, że chyba to lustro już zostało poprawione, więc dajcie znać, czy tam jest już sytuacja naprawiona, czy jest już wszystko okej, a może nawet będą takie tematy, przy których chcielibyście wysłać kwiaty i motyle w ramach podziękowania, no to też przypominam, że są takie możliwości i zapraszam, wczoraj takie podziękowania pojawiały się na naszej antenie. Liczę, że i dzisiaj może chociaż raz takie kwiaty i motyle zostaną wysłane komuś, kto przyczynił się do poprawy sytuacji w naszym regionie. No różnego rodzaju wczoraj tematy się pojawiały. No właśnie sprawa gazu w Lubinie, pojawiały się tematy drogowe. Właśnie wczoraj też się pojawił temat skrzyżowania ulic Jedności Robotniczej z Sikorskiego w Głogowie i sygnalizacja świetlna, która nie działa między 7 a 8. Jestem ciekawa, czy dzisiaj była powtórka, czy taka sama sytuacja
sytuacja była również dziś? Czy może już w tej kwestii się coś zmieniło? 767-400-400. Zapraszam, telefonujcie, zgłaszajcie następne tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radia Elka Zagłębia Miedziowego. No i niekiedy są to tematy związane z drogami w naszym regionie. No, niekiedy są miejsca, gdzie jest albo niebezpiecznie, albo jakieś dziury powstały. No i utrudniają życie kierowcom, ale też czasami doprowadzają do jakichś niebezpiecznych sytuacji, a bezpieczeństwo bardzo, bardzo ważne. Więc ja zapraszam bardzo gorąco, 767-400-400, nie dajcie się namawiać, dzwońcie, opowiadajcie, co trzeba by naprawić. Może jakiś temat przypominajka, to też zanotuję i prześlę naszym reporterom i reporterkom. Zapraszam Lubin, Polkowice, Głogów, jeszcze inne miejscowości w naszym regionie. Dzwońcie, zgłaszajcie, korzystajcie, jest taka szansa, no to warto skorzystać. I teraz już mamy pierwszy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. No, dzwonię znowu praktycznie w tej samej sprawie. Chodzi mi o wyjazd, jak jest Rudnowska, jest tory kolejowe, wyjazd na Piastów. I tam oczywiście znowu zarosło, nic nie widać. Teraz jeszcze porosło takie żółte badziewie, bardzo wysokie, więc chcąc wyjechać z torów kolejowych na Piastów, po lewej stronie jest zasłonięta całkowita widoczność, a chcąc wjechać z Piastowa i jechać w kierunku cukrowni i torów, naprawdę jest tego tak do wysokości piersi, więc gdyby tam szło jakieś dziecko, po prostu wtargnie na pasy i naprawdę może być nieszczęście. Ale proszę jeszcze konkretnie mi powiedzieć, bo pani tutaj mówi o torach kolejowych, czy ta... Mówię o Rudnowskiej, proszę panią, jak jest Rudnowska i chce pani koło cukrowni, chce pani wyjechać w kierunku na Piastów. Mhm. Czyli w stronę jakby tych torów kolejowych, tak? Tak, tak. I tutaj jak ma pani, jak chce pani z Rudnowskiej zjechać na Piastów przy cukrowni, ma pani po jednej stronie ma pani sklep, po drugiej ma pani cukrownię. Jedzie pani w kierunku Piastowa. Pani skręciła. I tutaj jak chce pani wjechać już na Piastów, w tą główną ulicę, to ma pani po lewej stronie takie ponasadzane cudawianki. A, czyli tu już chodzi właściwie, rozumiem, czyli tu już jakby wjechać w tą taką tak zwaną obwodnicę Piastowa, tak? Tak, tak. No to już teraz wiem. Po lewej stronie nie widać już nic, jest bardzo wysoko, jeszcze teraz ten taka żółta taka roślina, ona jest w ogóle bardzo wysoka, ten chwast, więc on już jest w ogóle wysoki. Ale to już pół biedy z tej strony, bo jak znowu chcąc zjechać właśnie z Piastowa w kierunku torów, no to wtedy już w ogóle są zasłonięte tak pasy, przejście dla pieszych, że naprawdę to jest wysokie i gdyby naprawdę szło dziecko, to ono wchodzi na pasy i nie wyhamuje kierowca. To jest naprawdę, i wie pani, co jest skurzające, jest to, że jak człowiek nie zadzwoni, to oni tego nie zrobią. Więc ja nie wiem, co się dzieje z tą firmą, która ma to po swoim obowiązku, bo to jest niebezpieczeństwo. Dobrze, mam zapisany ten temat, zanotowany. Bardzo proszę, żeby ktoś coś z tym zrobił, bo wie pani co, żeby coś w ogóle tam zostało skoszone, to dopiero musi być telefon do was. Nic więcej nie pomaga. To też dopisałam. Więc... Bo to nie pierwszy raz już w tej sprawie jest dzwonione i dlatego to mnie tak dziwi, wie pani, że są telefony, co oni nie wiedzą, na przykład, żeby to raz na przykład w miesiącu to przyciąć, no tego nie mogę po prostu pojąć, nie? No, jeśli to jest w pobliżu przejścia dla pieszych i skrzyżowania, to tutaj kwestia dla pieszych bezpieczeństwa teraz, na przykład, wchodzi w grę. Skoro ja skręcam z prawego pasa i chcę skręcić w stronę cukrowni, to praktycznie tam trzeba całkiem od zera, no bo te krzaki są naprawdę, one wchodzą aż na pasy. Mhm. No a gdzie jeszcze, bo jeszcze wyższą osobę, jakiegoś mężczyznę, człowiek zobaczy. A teraz idą jednak te dni, kiedy będzie szarówka, nie? Dobrze, mam zapisany ten temat. Będziemy interweniować. Bardzo dziękuję za ten telefon. Serdecznie pozdrawiam. No i mamy nadzieję, że jak najprędzej tutaj sytuacja zostanie z tą roślinnością opanowana, żeby było bezpieczniej. Może jeszcze są jakieś miejsca, gdzie ta zieleń znów się rozbujała, chociaż już przecież jesień mamy. No to dajcie znać, to jeszcze dopiszemy kolejne miejsca, albo jeszcze jakieś inne tematy macie do zgłoszenia w naszej audycji, to zapraszamy. 767-400-400, pierwszy już zanotowany i po audycji prześlę naszym reporterom. No to teraz już czekam na kolejną sprawę, kolejny temat i kolejne zgłoszenie. 767-400-400 jeszcze przed weekendem możecie taki temat nam zgłosić i do tego namawiam i zachęcam. Dzwońcie, zgłaszajcie te tematy. Zapraszam też na miedziowe.pl, bo tutaj rozwinięcia tematów, które zgłaszacie w naszej audycji, możecie doczytać szczegóły. Jeśli na przykład nie słuchaliście audycji, to zawsze można zajrzeć jeszcze na miedziowe.pl albo Miedziowe TV i odsłuchać audycji. Tam też są na bieżąco
publikowane te audycje, które są w naszym, na naszej antenie, więc dzisiaj można się jeszcze w okolicach południa spodziewać na Miedziowe TV dzisiejszej audycji. 767-400-400 zapraszamy bardzo gorąco, zapraszamy na miedziowe.pl też po informacje na temat tego, co w naszym regionie będzie się działo w weekend, bo różne ciekawe propozycje tutaj odnajdziecie. Naprawdę, no jest w czym wybierać, nie ma nudy w naszym regionie, tylko trzeba mieć chęci i energię, żeby skorzystać z tych propozycji. No, między innymi w Radwanicach szykuje się jarmark jesienny, który właściwie miał się odbyć wcześniej, ale mieliśmy taką sytuację pogodową, a nie inną i wiele imprez zostało odwołanych albo po prostu przełożonych. No i teraz przychodzi czas, żeby nadrobić te zaległości. Jarmark jesienny twórczości kół gospodyń wiejskich Zagłębia Miedziowego w Radwanicach już jutro od godziny 11:00. Zapraszam na plac targowy, bo to tam będzie się działo. No nie tylko wystawcy, ale też muzyka. Muzyka od godziny 14:00, Mokosza, Old Cover, Swojacy i jeszcze Egon pojawi się na scenie, więc serdecznie zapraszam. Szczegółowy program też znajdziecie u nas na miedziowe.pl. Teraz mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Bardzo proszę ściszyć radio albo przejść do drugiego pomieszczenia, bo słyszę radio u kogoś, a chcę usłyszeć, kto coś zgłasza, jaki temat jest zgłaszany, więc ściszamy radyjko. Po pierwsze, to jest ważna sprawa. No właśnie, echo. No nie, tak nie porozmawiamy. 767-400-400, bardzo proszę, drodzy słuchacze, no jest to skomplikowana sytuacja, kiedy się podwójnie słyszy i odbiór jest naprawdę trudny, więc bardzo proszę, gdy do nas dzwonicie, to rozmawiajcie z nami przez telefon, słuchajcie nas przez telefon i rozmawiajcie z nami właśnie przez telefon, więc wówczas ścisza się zupełnie swoje radio, albo wychodzicie do drugiego pomieszczenia i wtedy też jest zdecydowanie łatwiej. 767-400-400, zapraszam, czekam na kolejny telefon i kolejny temat, a byłam bardzo ciekawa, cóż nowego się pojawi na naszej antenie, jaki temat będzie zgłoszony i z jakiej miejscowości. Lubin, Polkowice, Głogów i jeszcze inne miejscowości w Zagłębiu Miedziowym. Zapraszam bardzo serdecznie, no to może tym razem już uda się porozmawiać. Dzień dobry, witamy. No to chyba jednak nie. No trudno, szkoda. Bardzo byłam ciekawa kolejnego tematu. 767-400-400. Zapraszam, dzwońcie, zgłaszajcie następne tematy. Ostatni temat dla reportera w tym tygodniu, więc warto skorzystać. Wspominałam o jarmarku jesiennym, który jutro w Radwanicach się odbędzie. Warto skorzystać, dowiedzieć się co nieco, jak się przygotować na jesień, jakie warto zakupić sobie specjały być może, ale przy okazji tej imprezy jeszcze różnego rodzaju konkursy będą miały miejsce, jesienna fotościanka. No będzie się działo, więc sprawdźcie jeszcze szczegóły u nas w portalu miedziowe.pl. Jeszcze inne imprezy takie bardzo, bardzo różne odnajdziecie w zakładce co, gdzie, kiedy. Następna osoba dzwoni, mam nadzieję, że uda się porozmawiać. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo proszę ściszyć radio, bo ja nie słyszę w ogóle pani. Proszę ściszyć u siebie radyjko i wtedy będzie mi o wiele łatwiej słyszeć, jaki jest temat zgłaszany. Halo? Słucham, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Proszę panią, ja chciałam zgłosić taką dziwną sprawę, dowiedzieć się dlaczego. U nas, jak pani zamówi leki telefonicznie, od razu panie informują, że numery będą za tydzień. Pytam się, dlaczego u nas za tydzień? Mam rodzinę w Bydgoszczy, mam rodzinę w Jeleniej Górze. Tam nie zdążą do apteki dojść, mają numery. A u nas panie informują, że za tydzień. Dlaczego? To proszę jeszcze powiedzieć właściwie o jaką konkretnie, bo pani mówi o przychodni zdrowia, tak? O środku zdrowia. O przychodni. Ja jaka przychodnia? Przychodni na... Oj Boże. Ale obojętnie, pewnie we wszystkich tak. No że, nie, no myślę, że nie we wszystkich, więc... Nie. Leki, od razu panie informują, że numery na receptę będą dopiero za tydzień. Szanowna pani, myślę, że to nie jest tak, że wszędzie tak jest, więc muszę mieć jeszcze informację, o której konkretnie pani mówi przychodni, w jakim mieście i która to przychodnia, więc jeszcze te informacje poproszę. Zawsze za tydzień dopiero numery przyjdą. Ja rozumiem, ale proszę mi jeszcze powiedzieć, o której pani przychodni mówi? O przychodni na Słonecznej. Ulica Słoneczna, tak? MTZ. Na Słonecznej, w Lubinie.
No właśnie, i to też informacja istotna. MCZ Słoneczna Lubin. No i teraz już tak, wiemy, dlaczego? Do kogo się zgłosić, żeby zapytać, dlaczego, dlaczego. Bardzo dziękuję za ten telefon, serdecznie pozdrawiamy, do usłyszenia. No to już teraz mamy doprecyzowane i wiemy, kogo pytać o tę sytuację. 767 400 400, zapraszam następną osobę, 9.30 na zegarze, proszę bardzo, już jesteśmy na półmetku audycji, ale jestem w stanie jeszcze sporo telefonów odebrać do 9.45, bo właśnie tyle czasu mamy, więc już mamy jeden temat z Głogowa, drugi mamy z Lubina, a kto jeszcze do nas zadzwoni, z jakiej miejscowości i z jakim tematem? Proszę korzystać. 767 400 400, jeśli teraz nikt do nas nie zadzwoni, to zrobimy sobie króciutką przerwę, no a później kontynuujemy audycję i liczę na to, że będzie jeszcze więcej telefonów w naszej audycji. 767 400 400, nie ma telefonu, no to właśnie teraz zrobimy króciutką przerwę, za moment do Was wracam. Kontynuujemy naszą audycję jeszcze do 9.45. Czekam na kolejne telefony i zgłoszenia i tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji. Dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego, słuchacze, mieszkańcy Lubina, Polkowic, Głogowa i jeszcze innych miejscowości dookoła tych miast. Zapraszamy, dzwońcie, zgłaszajcie następne tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radia Elka Zagłębia Miedziowego. No ja mam do Was pytanie, drodzy słuchacze. Kto dzisiaj w Głogowie jechał między 7 a 8 przez skrzyżowanie jedności robotniczej Sikorskiego. Dajcie znać, czy tam działała sygnalizacja świetlna dzisiaj, bo wczoraj mieliśmy zgłoszenie, że od początku tygodnia tam jest duży problem i ta sygnalizacja nie działa. Może już dzisiaj jest lepiej, to dajcie nam znać. Kto przejeżdżał w tym czasie, to proszę o informację. 767 400 400. Dzwońcie. No i czekamy na kolejne tematy, a może też kwiaty i motyle ktoś chciałby wysłać, bo może już któryś z tematów, który był zgłaszany w naszej audycji, już ma swój szczęśliwy finał, już sprawa została załatwiona pozytywnie i chcielibyście tym osobom, które sytuację naprawiły, podziękować. No to można w taki oryginalny sposób, czyli wysłać kwiaty i motyle. 767 400 400. Zapraszam, dzwońcie, zgłaszajcie następne tematy, wymagające Waszym zdaniem interwencji. Dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Już w ten weekend startuje festiwal Pożegnanie Lata w Głogowie. Impreza się odbędzie na terenie obiektów sportowych Chrobrego Głogów. Wielkie przygotowania trwają. Postawiono już wielki namiot, w którym będą się odbywać koncerty. A teraz odbieramy następny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Wczoraj, gdy przejeżdżałam w stronę Stokrotki, przez właśnie to skrzyżowanie ulica Jedności Robotniczej i Sikorskiego, panowie tam naprawiali, a gdy wracałam, sygnalizacja działała. O, to myślę... Nie wiem jak dzisiaj. No właśnie, właśnie nie wiemy jak dzisiaj, ale no liczę na to, że jest już w porządku, skoro pani widziała tam mechaników, no tak możemy powiedzieć, to być może jest lepiej. Bardzo dziękuję pani za tę informację. Proszę. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia. No dobrze, czyli jest duża szansa, że dzisiaj już o poranku sygnalizacja działała na skrzyżowaniu Jedności Robotniczej i Sikorskiego. To takie nasze przypuszczenia z naszą słuchaczką, która wczoraj zauważyła, że coś tam było naprawiane. 767 400 400, zapraszam drodzy słuchacze, czekam na kolejne telefony i na tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji. Dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego, 9.35 na zegarze, więc jeszcze 10 minut audycji. Sporo czasu, dlatego proszę korzystać, ale nie czekać do ostatniej chwili, żeby nie było tak, że w tej ostatniej chwili to kilka osób naraz chce zadzwonić. No niekiedy tak się zdarzało, nam było bardzo szkoda, że nie wszystkie tematy mogą się pojawić wtedy na naszej antenie. 767 400 400, dlatego już teraz dzwońcie i powiedzcie, co trzeba naprawić. Może gdzieś tam jakaś roślinność jest już za duża i zasłania i stwarza niebezpieczeństwo. Taki właśnie temat dzisiaj się pojawił w naszej audycji. No to następna osoba już do nas dzwoni. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja odnośnie tego skrzyżowania dzwonię. Tak. Dzisiaj przejeżdżałem dokładnie o 7.50, to jakiś samochód właśnie stał serwisowy najprawdopodobniej tam na chodniku, Także myślę, że co, ale światła nie działały na pewno. Aha, nie działały, ale ktoś tam jakby pracował nad nimi. Dobrze, tak, to mamy kolejne informacje na ten temat. Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam również i życzę udanego dnia. 767 400 400, zapraszamy, dzwońcie, zgłaszajcie następne tematy, albo jeszcze ktoś ma świeższe informacje na temat tego skrzyżowania, no to też zachęcam do telefonowania, zawsze to warto się powymieniać informacjami, czasami warto się powymieniać opiniami na niektóre tematy, a też się zdarzało,
tak w naszej audycji. 767-400-400 do 9.45 jeszcze możecie do nas zadzwonić i namawiam, zachęcam. Jeszcze przed weekendem możecie zgłosić kolejny temat albo przypomnieć któryś temat, który wcześniej zgłaszaliście w naszej audycji. 767-400-400, zachęcam, zapraszam, dzwońcie, korzystajcie. No i korzystajcie z naszej ściągawki w portalu miedziowe.pl, jak idzie o wydarzenia kulturalne, sportowe i nie tylko. No, wracam jeszcze na chwilę do festiwalu Pożegnanie Lata w Głogowie. Ten festiwal jednak się odbędzie, no nie tak jak wcześniej planowano na Placu Festynowym ze zrozumiałych względów, ale zapraszamy bardzo serdecznie w inne miejsce. No właśnie, wspominałem o tym namiocie, który już ustawiono na obiektach Chrobrego Głogów, więc nawet gdyby padało, to na was nie będzie padać. Kolejna osoba do nas dzwoni. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Proszę panią, mam taki problem. Tyle lat gram multi, Eurojacki, nie mogę trafić. Dzisiaj jest losowanie, bym chciał, żeby pani mi podała numery? 5 numerów, od 1 do 50. A jak pan nie wygra, to będzie na mnie. Nic nie będzie na panią. Jak wygram, to się w poniedziałek zgłoszę. Odezwij się. Od 1 do 50 i od 1 do 12 dwa numery, a tu 5. No mam, proszę mi podać. Mam dla pana złą informację. Ja zawsze jak gram, to nie wygrywam. Także... No musiałby pan do kogoś innego uderzyć, kto ma większe szczęście, bo ja niestety w takich grach to nie mam szczęścia, więc nie chciałabym tutaj się przyczynić do niewygrania. Ja też nie mam szczęścia i dlatego chciałem od pani trochę szczęścia. Ale może ktoś z naszych słuchaczy miałby propozycję na jakieś numery takie szczęśliwe, to może zadzwoni. Mimo to skreślę zakład jeden i w poniedziałek się odezwie do pani. Dobrze, to dobrze, będę dziękuję czekać na informację, serdecznie się pozdrawiam. Udanego weekendu. Dziękuję i trzymam kciuki za wygraną oczywiście, 767-400-400. A może te numery są dobre? Nie wiem. Moi drodzy słuchacze, może ktoś ma podpowiedź dla naszego słuchacza, jakie numery skreślić, żeby w końcu wygrał. 767-400-400 to numer do nas na antenę. Zapraszam, jeszcze mamy 6 minut niecałe naszej audycji. Temat dla reportera. Przed chwilą taki nietypowy temat. Teraz kolejna osoba do nas dzwoni. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, ja dzwonię z Piastowa. Dzwoniłam 13 września. Prawie na chodniku przy ulicy Sprawiedliwego, tam wyrasta taki krzew, nie wiem jak to się nazywa, już zajmuje więcej jak pół chodnika, tam no nie ma przejścia. Sprawiedliwego pani mówi? Niedaleko koło kościoła, na wprost Konrada 3, blok Konrada 3. No, a chodnik do Sprawiedliwego należy. Niedaleko koło kościoła. Dobrze, jasne. To jest niemożliwe. Rowerami tam jeżdżą, czy czymkolwiek. No, może wypadek jakiś spowodować. Bo przypuśćmy, ja jedę w stronę Intermarché od siebie z domu i nie widzę, czy z przeciwnej strony ktoś jedzie, czy idzie, czy... Dobra. Czyli ten krzew jest przy chodniku, on zasłania chodnik, tak? Tak, taka gałąź tego to nie jedna, tylko chyba ze trzy tam jest. Dobrze, mam zapisane. Bardzo, bardzo dużo śmieci tam jest. Bardzo dużo, jeszcze zeszłoroczne jakieś, nie wiem, liście jest, nie liście. Na chodniku? To znaczy pod tym krzewem. Pod tym krzewem, który się tak rozrósł, dobrze. Okej, mam zapisane. Mam zapisane, bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia. Czyli kolejny temat właściwie w Głogowie i też Piastów Śląskich osiedle. 767-400-400, zapraszamy. Jeszcze 4 minuty naszej audycji, więc może kolejna osoba chciałaby zgłosić temat wymagający interwencji dziennikarza Radiolka Zagłębia Miedziowego. Zapraszam, telefonujcie, zgłaszajcie następne tematy. Jeszcze przed weekendem można to zrobić i zachęcam, namawiam. Moi drodzy, jeśli chodzi o festiwal Pożegnanie Lata w Głogowie, to już dzisiaj startuje. Impreza się zaczyna o 19. No i piątek, sobota, niedziela koncerty, ale przy tym też zbiórka będzie prowadzona przez Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Zbiórka pieniędzy, które zostaną przekazane dla rodzin z naszego terenu, które zostały poszkodowane przez powódź, więc jeszcze z tego względu zapraszam na tę imprezę. A o szczegółach przeczytacie w artykule Kasi Rososzko pod tytułem Ostatnie przygotowania do rozpoczęcia festiwalu, więc serdecznie zapraszam. 767-400-400, zapraszam oczywiście jeszcze do telefonowania, bo to jest temat dla reportera i możecie jeszcze
zgłosić swój temat. No właśnie, właśnie a propos jeszcze tych tematów, które zgłaszacie nam, to wrócimy na chwileczkę jeszcze, a właściwie to Iwona Mierzwiak wróci do tematu, który wczoraj został poruszony na naszej antenie w temacie dla reportera. I jeszcze jedna informacja. Również wczoraj do tematu dla reportera zadzwonił jeden z mieszkańców jednego z bloków przy ulicy Księcia Ludwika w Lubinie. Poinformował, że tamtejsi mieszkańcy są pozbawieni dostępu do gazu. To oznacza dla nich brak ciepłej wody oraz możliwość gotowania na kuchenkach gazowych. Sytuacja dotyczy mieszkańców klatek od numeru 47 do 43. A jak się dowiedzieliśmy, powodem całego zamieszania była interwencja Straży Pożarnej w związku z wykryciem czadu w jednym z mieszkań 7 września. Tam, proszę Państwa, rozmawialiśmy z zarządcą budynku, który wyjaśnił wszystko, jak to się zaczęło. Jak poinformował nas, obecni mieszkańcy czekają na prace uszczelniające rury gazowe. Pierwsze prace rozpoczną się 8 października i po kolei co dnia będą dotyczyły innych klatek, ale ci mieszkańcy muszą być w domach, żeby ci pracownicy tej firmy gazowej mogli tam do nich wejść. To jest bardzo ważne. I jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, gaz w bloku powinien zostać przywrócony około 11 października bieżącego roku. To wszystko ode mnie. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Iwona Mierzwiak, nasza reporterka z Lubina. Czyli 8, 9, 10 października trzeba być w domu. To, przypominam, Księcia Ludwika w Lubinie. Taka sytuacja. Ten temat też u nas w portalu miedziowe.pl. Jeszcze można te szczegóły doczytać, więc tutaj zapraszam. I jeszcze końcóweczka audycji. Jeszcze mamy niecałe 2 minuty, więc 767-400-400. Numer aktualny. Jeszcze można zadzwonić i jeszcze jeden temat nam zgłosić w naszej audycji. A jak już przy Lubinie jesteśmy, to przypomnę, że w ten weekend Konwent Kultury Azjatyckiej LubinCon w Centrum Działań Twórczych w Lubinie. No to bardzo ciekawa impreza. Mam nadzieję, że fani kultury azjatyckiej się pojawią. No i jeszcze jeden telefon na naszej antenie. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słucham. Ja w sprawie parkingu przy Niedziałkowskiego, przy sklepie. Po prostu jest tam tak brudno i po prostu kasztan tam rośnie. Te łupiny spadają. Można się poślizgnąć, a w ogóle to takie zaniedbane ten parking. Najpierw było, że tam trawa prawie wyrastała, teraz liście trochę przykryły i po prostu nikt się tym nie interesuje, absolutnie. I to jest ta część parkingu bliżej sklepu, tak? Tak. Sklepu? Na Niedziałkowskiego. Przy sklepie z połem, tak? Tak. No to już wiem, gdzie jesteśmy. No to mam zapisane również ten temat. I tam też jest taki krzak przy drzewie, koło tego parkingu i tam po prostu osoby, które spożywają alkohol, te takie małe buteleczki też rzucają, bo jest okazja tam schować je. Mm-hmm, taka skrytka. Kryjówka. Taka skrytka. I też by mogli to wyciąć, żeby tego nie było, czy coś, nie wiem. Dobrze. Żeby wrzucali do śmietnika, a nie do skrytki. No więc o to chodzi, a oni sobie tam śmietnik robią. Dobrze. To też mam dopisane w takim razie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję również. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. I już mamy 9:45 na zegarze. Kończymy dzisiejszy temat dla reportera. Za wszystkie telefony bardzo, bardzo dziękuję. Jak zwykle bardzo miło mi się z wami rozmawiało. Do tematu dla reportera wrócimy już po weekendzie, w poniedziałek o 9:15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.